Cześć, witam Was, Katarzyna Pura z serwisu tabletowo.pl. Firma Modecom zaczęła 2013 rok od mocnego uderzenia. Jej portfolio, liczące obecnie kilkanaście urządzeń, uzupełniły modele dwu- i czterordzeniowe, których parametry techniczne, przynajmniej na papierze, robią wrażenie. Jednym z nich jest Modecom FreeTab 8014 IPS X4, ośmiocalowy przedstawiciel czterordzeniowej rodziny, do której należą jeszcze dwa inne czterordzeniowce z ekranami 9,7 i 11,6 cala. Nimi zajmiemy się kiedy indziej, tymczasem zapraszam na przegląd wspomnianego modelu FreeTab 8014 IPS X4. Na początek zawartość pudełka. O ile w przypadku większości tabletów nie jest ona zbytnio zaskakująca, tak tym razem zrobiła na mnie świetne wrażenie. Modecom postanowił dołączyć do zestawu eleganckie etui, które, jak widzicie, lubi zbierać odciski palców. Przejściówkę z mikro USB na pełnowymiarowe USB. Co mnie bardzo zaskoczyło, dwumetrowy prawie że kabel, do którego można podłączyć adapter sieciowy i może służyć jako ładowarka. A także dwie książeczki, czyli instrukcje użytkowania, a także szybki opis wszystkich portów znajdujących się na urządzeniu. Tym, co pierwsze rzuca się w oczy po wzięciu tabletu w dłonie, jest oczywiście wzornictwo i jakość wykonania. Przyjrzyjmy się zatem przedniemu panelowi, który skrywa w sobie ośmiocalową matrycę. Ramki okalające ekran, jak widzicie, nie są przesadnie grube, a oczko kamerki znajduje się nie nad wyświetlaczem, a po jego lewej stronie. Oczywiście można ją z powodzeniem wykorzystywać w aplikacjach umożliwiających przeprowadzenie rozmów wideo, jak na przykład Skype. Patrząc na tablet z boku, nie sposób nie zauważyć, że został skonstruowany tak, że jego ekran znacznie wystaje z obudowy. Ta wystająca jego część otoczona jest plastikową, czarną ramką, która z kolei chowa się w aluminiową taflę obudowy. Należy zauważyć, że przy łączeniach poszczególnych elementów obudowy, które swoją drogą są świetnie spasowane, są niewielkie szczeliny, w których uwielbia zbierać się kurz. Modecom FreeTab 8014 IPS X4 robi świetne wrażenie pod względem wzornictwa i jakości wykonania. Spójrzmy zatem na jego wyposażenie. Słuchajcie uważnie, bo chyba czegoś tu brakuje. Prawa krawędź modelu skrywa w sobie przycisk Home, którego, z tego co pamiętam, nie zdarzyło mi się użyć nawet raz. Slot karty microSD obsługujący karty do 32 GB, port micro USB, wyjście mini HDMI, a także włącznik służący również do usypiania. Na lewym boku znajdziemy z kolei 3,5 mm jack audio, a także głośnik, który umieszczony jest dość niefortunnie. Trzymając tablet w pozycji poziomej, niestety zasłaniamy dłonią. Jak widzicie w tym momencie, zasłaniamy go dłonią, przez co zagłuszamy wydobywający się z niego dźwięk. Z tyłu, przy lewej krawędzi, umieszczone zostało oczko aparatu, a niżej logo producenta i wszelkie oznaczenia. Wcześniej zwróciłam Waszą uwagę na fakt, że czegoś tu brakuje. Jeśli słuchaliście i oglądaliście uważnie, na pewno wychwyciliście, że tablet Modecom nie oferuje przycisków do regulacji głośności. Oczywiście brak ten nie jest uciążliwy ze względu na to, że obok standardowych przycisków na pasku systemowym znalazły się dodatkowe ikonki. Jak widzicie, tutaj są one do kontrolowania głośności audio, jak również do robienia screenshotów. Wiemy już, jak wygląda tablet Modecom i jakie oferuje porty. Przejdźmy zatem do jego działania. Modecom 8014 pracuje w oparciu Androida 4.1.1 Jelly Bean. Ostatnio pojawiła się nowa wersja oprogramowania urządzenia oznaczona numerkiem 1.1. Otrzymałam informację, że wprowadzono szereg zmian, z których najważniejszą jest stabilizacja pracy systemu oraz optymalizacja działania aplikacji. Poprawia także współpracę tabletów ze sklepem Google Play
oraz kompatybilność względem dostępnych aplikacji. Dodatkowo oprogramowanie zawiera nową wbudowaną aplikację do obsługi kamer, a także wzbogacony interfejs aplikacji, aby był bardziej czytelny. Dokonałam oczywiście aktualizacji oprogramowania, ale w dalszym ciągu niestety gry, które wcześniej nie były kompatybilne, czyli na przykład GTA 3 czy Asphalt 7, w dalszym ciągu takie pozostały. Jak widzicie na załączonym obrazku, w Google Play GTA 3 się nie wyszuka, niestety. Przejdźmy do przeglądarki, wyszukajmy ją, wspomnianą grę, za pomocą przeglądarki. Przejdźmy do Google Play i tu nam się pokaże adnotacja, że Twoje urządzenie nie jest zgodne z tą wersją. Żeby tego było mało, często zdarza się, że sklep z aplikacjami tak po prostu wymusza zamknięcie sam z siebie. Warto wspomnieć, że Wi-Fi działa w trybie uśpienia tabletu. W ustawieniach zaawansowanych mamy kilka ustawień. Wi-Fi w trybie uśpienia możemy wybrać zawsze, tylko gdy podłączony, lub nigdy. Na tablecie preinstalowanych zostało kilka aplikacji, nie jest ich przesadnie dużo, spośród których największą moją uwagę przykuł czytnik książek elektronicznych. Jak widzicie, możemy ustawić, by strony nam się automatycznie przesuwały. Możemy również włączyć lektora, który by nam to wszystko czytał. No jak słyszycie, pozostawia to wiele do życzenia. Oczywiście możemy również zmieniać jasność ekranu. Na naszej dyspozycji jest również oddanych mnóstwo innych ustawień, którymi warto się zainteresować, jeśli wejdzie się w posiadanie tego tabletu lub tej aplikacji. Wyświetlacz, którego przekątna jest dość nietypowa, bo wynosi 8 cali, ma rozdzielczość 1024x768 pikseli. Warto zauważyć, że nawet matryce 7-calowych modeli mają wyższą rozdzielczość, 1280x800 pikseli. Mimo wszystko jednak trzeba przyznać, że wspomniana rozdziałka jest wystarczająca w codziennym użytkowaniu. Trzymając tablet w poziomie, czcionka wydaje się ostra i czytelna. W pionie natomiast, by tak było, należy nieco przybliżyć treści. Na upartego jednak można przeczytać to, co znajduje się przed naszymi oczami, bez potrzeby przybliżania. Tablet został wyposażony w jednostkę IPS, więc kąty widzenia przez nią oferowane nie mogą być po prostu inne niż doskonałe. No, przy okazji widzimy, że czujnik położenia działa wyśmienicie. Przyczepić można się z kolei do jasności matrycy. Na najciemniejszym ustawieniu, nawet w pomieszczeniu, trudno się korzysta z urządzenia. Najbardziej optymalne wydaje mi się ustawienie jasności tego urządzenia gdzieś tak w połowie skali. To jak widzieliście, jest plik ważący 50 mega. Pierwsze 2-3 strony wczytały się w miarę szybko, na kolejne już musimy trochę poczekać. Po przybliżeniu treści również musimy poczekać, aż nabierze ona ostrości i stanie się gładka i czytelna.
Z kolei to jest plik ważący 95 mega. Pierwsza strona wczytała się równie szybko. Druga, trzecia. No i na kolejne również tutaj musimy nieco cierpliwości poświęcić. Ale trzeba pamiętać o tym, że przecież nikt nie czyta PDF-ów szybko. No chyba, że chce przekartkować. Ale to chyba mija się wtedy z celem. Przejdźmy może do jakiegoś krótkiego wideo pokazującego przy okazji, jak radzi sobie głośnik wspomniany wcześniej. No i teraz to, o czym mówiłam, jeżeli weźmiemy tablet w dłonie, niestety zagłuszymy wydobywający się z niego dźwięk. Jako, że jest to tablet czterordzeniowy, musimy wręcz sprawdzić, jak urządzenie to radzi sobie w wymagających tytułach. No to sprawdźmy. W tym wideo postarałam się Wam przybliżyć działanie tabletu Modecom FreeTab 8014 IPS X4. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jego działania, to oczywiście oddaję się do Waszej dyspozycji. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życząc miłego dnia. Katarzyna Pura, tabletowo.pl.